Dendrolog Ernest Rudnicki jest gościem programu Staszczyk Niezależnie. Zapraszamy do wysłuchania tej rozmowy. Witam Państwa, witam na portalu Radomsko24, Irek Staszczyk. Państwa i moim gościem jest dzisiaj dendrolog Ernest Rudnicki. Witam serdecznie. Witam redaktora, witam widzów. Panie Erneście, wydał Pan w pewnym stopniu wojnę tym wszystkim, którzy trują drzewa, bo zdarzył się taki przypadek na starym cmentarzu w Radomsku. Ktoś po prostu potruł, ja to tak określam, drzewo. Zatruł drzewo. No i co dalej z tym fantem? No i sprawa jest w prokuraturze okręgowej w Radomsku. A to nie jest czasem walka z wiatrakami? Uda się je zmonitorować? No, czy walka z wiatrakami? No cóż, coraz mniej może tych wiatraków będzie z biegiem lat. Wiadomo, że do wszystkich to nie dotrze. Natomiast no, mam wrażenie takie, że te akcje medialne trochę robią szumu wokół tego. Trochę tych zatruć jest mniej. Ja tu sobie przygotowałem takie statystyki nawet, ile w ciągu ostatnich lat było tych drzew zatrutych. Także w tym roku to jest pierwszy przypadek. W poprzednim roku mieliśmy 3 przypadki, ale tak jak weźmiemy 2020, 7 przypadków. 19, 2, 18, 5, 2017, 16 przypadków. Ale wie pan, tu jest tak, medal, to są dwie strony medalu, bo ktoś może powiedzieć tak, ja monitoruję, ja dzwonię, ja proszę zarządcę cmentarza, żeby przy moim grobie chociaż trochę przyciął drzewo, czy obciął gałęzie, bo niestety no, ptaki tak brudzą płyty nagrobne, że to jest masakra. Można powiedzieć, że ma rację. Z drugiej strony pan, który dba o drzewostan na starym i na nowym cmentarzu, chce, żeby te drzewa jakoś wyglądały, bo one tylko nie dają cień, ale są również mają inne funkcje. Jasne. No i tak po kolei mówiąc, no to ja jako ten opiekun drzew na cmentarzach staram się trochę wychodzić naprzeciw potrzebom użytkowników tych grobów i no nie ma co ukrywać, no cmentarz stary został cały spielęgnowany, tam już z ptakami nie ma takiego problemu. Jak zobaczymy, co się dzieje w Parku Świętojańskim czy na obok na Kościółku Marii Magdaleny, gdzie te drzewa są bez korekcji koron, gdzie nie były prześwietlane ani zredukowane, no to tam tych gniazd jest wiele, prawda? Na cmentarzu starym już widać, że tego nie ma dużo. Na cmentarzu nowym jest trochę więcej, no ale te drzewa jeszcze nie były poddawane pielęgnacji. Cmentarz stary został w tym roku skończony, czyli wszystkie drzewa są Czyli teraz mówiąc, się przeniesie na nowy cmentarz? No takie są plany, że od... A czy w nowej części nowego cmentarza będą nasadzenia? Tam, gdzie jest teraz często to no, mieszkańcy określają, że chcieli, jest taka pustynia. My byśmy chcieli. Tak. I my już wcześniej wprowadzaliśmy te nasadzenia. To się kończy wszystko tym, że ludzie je wyrywają po prostu. To jest uwielbienie betonu na cmentarzu jest zbyt duże, żeby zaakceptować jakiekolwiek nasadzenia drzewiaste w tej części. Bo jeszcze gdzie są te stare części, czy cmentarz stary, czy stara część cmentarza nowego, to jeśli coś tam się wsadzi, no to powiedzmy... Udaje się, że ludzie to zaakceptują, bo i tak te drzewa są. Natomiast na tych nowych częściach, sektor C, sektor D, na cmentarzu nowym, wszystko jest wyrywane. Panie Erneście, kolejny temat to nie tak dawno kasztanowiec zwalił się, przewrócił, wiatr go przewrócił na ulicy Narutowicza. Jak wygląda pielęgnacja drzew w Radomsku? Bo teraz ktoś się zastanawia. No tak, duże, wielkie drzewo, ono chyba powinno być w jakimś stopniu przycięte, żeby... korona przerzedzona, że tak to określę, tak. Wtedy wiatr by chyba nie powalił. A tu wydaje się, obok tego, które jest powalone, stoi drugi wielki, potężny kasztan, z którym się nic nie robi. Do kogo tu trzeba mieć no w przypadku tych kasztanowców pretensje? To trzeba by mnie nawet nie w cudzysłowie, ale realnie trzeba zapytać zarządcę drogi o to, co zrobił w kwestii tej, żeby te drzewa były bezpieczne i zarządcą drogi Narutowicza. No to jest ale kierunka, zaraz, to jest generalna dyrekcja. Tego... Doskonale pamiętam, pan też, niektóre drzewa tam są poprzecinane, porobione takie kikuty zupełnie. No niestety. A dlaczego z tym nie jest zrobiony temat? No znowu pytanie dla generalnej. No, rozumiem, bo to jest droga krajowa. Tak, i zarówno te drzewa, jak i te drzewa należą do nich. Te, które no, są tak opałowane, to były no, od niepamiętnych czasów, od ponad 20 lat pamiętam, że one były tak cięte, one zawsze były ogławiane i są ogławiane nadal i są ogławiane nawet zbyt często, bo już niektóre pozamierały, już są martwymi kikutami. Także one tam są ogławiane. Nie powiedziałbym, że to jest błąd, bo jeśli drzewo jest ogławiane, to powinno być do końca życia obławiane, więc okej.
nie zarzucam tego, że oni to robią, tylko oni to robią za często, bo niektóre już po prostu zamarły. Mhm. Raz na 3-5 lat powinno się takie ogławienie robić. Nie tak co roku, tak w zeszłym roku i w tym zostało powtórzone i po prostu połowa drzew nie żyje. To mówimy o tych egzemplarzach, które są bliżej, no powiedzmy, pomu i tak dalej. Mhm. Natomiast jeszcze w tej samej drodze, w krajówce Narutowicza, mamy te drzewa, które nie były ogławiane, tylko które były redukowane około 2014-2015 roku i wśród nich są te dwa kasztanowce, z czego jeden się zwalił. I między innymi drzewa dalej przy rondzie, przy bloku Dobrzyckim, one też nie są poogławiane, tylko redukowane były. No dobrze, te drzewa podobno była... Kiedyś taka dyskusja na temat tych drzew, które są przy rondzie przy ulicy Narutowicza, bo tam ma być chodnik robiony, jest też, są zdania podzielone. Drzewa powinny być wycięte albo nie. Pana zdanie? Znaczy, moim zdaniem, i wnioskowaliśmy też w grupie o to, żeby one tam pozostały, trzeba zrobić kompleksowy przegląd tego drzewostanu pod tym kątem, które drzewo się nadaje do pozostawienia, które nie. Bo oczywiście my walczymy o to, żeby tych wszystkich drzew nie wyciąć na Narutowicza podczas przebudowy, ale wśród tych drzew, o których my walczymy, też są takie, które powinny być wycięte na już, bo stwarzają w tym momencie zagrożenie. No dobrze, ale to czy nie warto w takim razie podjąć dyskusję z generalną, bo to tak samo musi tutaj podjąć... No to oni powinni podjąć z nami dyskusję. No. Powiedzmy, delikatnie stronią od takich rzeczy. A jeżeli chodzi o teraz ten kasztanowiec, przyczyna czego? To była jaka przyczyna, że on się zwalił? To było drzewo o kompletnie wypruchniałym pniu. Można się spodziewać, że to, które rośnie obok, jest w takim samym stanie? Nie, no właśnie nie jest, bo badałem i jest w porządku. I akurat zupełnie, pomimo tego, że to obydwa kasztanowce sadzone zaraz po wojnie, tak samo cięte. Lat, 77 czy... lat dokładnie w momencie złamania się. No w zupełnie innym stanie tamten jest. Tamten drugi jest bezpieczny. Po tym złomie sprawdziłem specjalnie tamtego. Jak się określa wiek drzewa? To tak mówi, 77 tak, lat. To akurat z wiedzy, że te drzewa jesiony pensylwańskie i te kasztanowce były sadzone w latach 1945-1950, tak krajówka po prostu obsadzała po wojnie to. Ale to akurat z wiedzy, ale jakbyśmy chcieli to potwierdzić, no to dysponujemy takim sprzętem jak świder Presslera. Robi się odwiert do samego rdzenia pnia, wyciąga się ten odwiert, zlicza się swoje. Mamy w ten sposób 1:1 wiek. W założeniu, że ten pion jest pełny, bo jeśli wbilibyśmy świder w ten kasztanowiec, który się złamał, no to byśmy tam szczytali 5 lat, reszty pnia nie było. Czyli to było szczęście w nieszczęściu, że chyba nikt wtedy nie przejeżdżał. Zdecydowanie szczęście, bo ja tam jechałem 10-15 minut przed jego złamaniem się. On jeszcze stał, ja tak zawsze podczas wiatru przejeżdżając tam się patrzyłem na te drzewa. Wiedziałem, że może to nie być do końca stabilne drzewo, natomiast nie podejrzewałem, że to stanie się już, nie znając pnia tego, stanu tego pnia od wewnątrz, bo on tam się w żaden sposób nie otwierał, nie było owoców. Hub nie było pęknięć. No, gdyby była taka analiza tego drzewostanu, tego ciągu drzew pod tym kątem, jak to wygląda wszystko w środku pni, no to by nie doszło do tego zdarzenia, bo ewidentnie sukcesem tego drzewa było to, że ono stało aż tyle, biorąc pod uwagę, że tam w pniu nie było kompletnie nic, jeszcze to drzewo było pochylone nad ulicę. No to co, no teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad powinna przegląd drzewostanu. Przegląd drzewostanu, tylko jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chyba chodzi o pieniądze. No być na pewno w tym wypadku. Pan jest w grupie, która zainaugurowała taki projekt badawczy Drzewa Miejskie. Proszę powiedzieć, czy jest mi pan w stanie powiedzieć, jaki jest stan drzew miejskich? O, tak to zapytam. Ogólnie, biorąc pod uwagę te, które należą do krajówek, do starostwa, do miasta wszystkich. Tak. Średni plus. Zaraz, średni plus, ale to znaczy 2 plus, 3 plus? No to 3 plus. 3 plus. Czyli tak, to są jednak zaniedbane drzewostany, o których trzeba pamiętać. Mam tu na myśli No to jest średnia z tych, nie tylko które są, kondycje, ale średnia z tych, które są zadbane i średnia z tych, które no już stanowią duże zagrożenie. Nie? Czyli co, znów sprawa rozbija się o pieniądze? Czy ktoś myśli, no dopóki się nie zwali, a nawet jak się złamie, wiatr, wichura go powali, to nikomu się nic nie stanie? Na pewno o pieniądze, na pewno o to, że sprawa drzew jest trochę marginalnie nadal traktowana i w Radomsku i w innych miastach, bo jak jest zielone i stoi, to jest dobrze, dopiero jak się stanie wypadek albo jakieś poważniejsze zagrożenie, to wszyscy zwracają na to uwagę. Brak jest diagnostyki. Niby są jakieś przeglądy, jedzie pracownik, ogląda tu drzewa, to jeśli jest martwe, to wytnie, jeśli coś się oderwało, wisi, skorygują tą koronę, ale tak, żeby urzędnicy znali stan, dokładny stan zdrowotny drzew w No dobrze, czyli to, jest tak, czyli to jest taka ocena organoleptyczna. No taka pobieżna, wizualna. Wizualna.
Czyli rozumiesz, że pan jakby nie było, na przykład jest do dyspozycji Urzędu Miasta czy Starostwa? Ja jestem do dyspozycji, ja wręcz na własną rękę takie rzeczy nieraz wykonuję, jeśli widzę, że jest jakiś problem, czy w związku z bezpieczeństwem drzewa, czy mieszkańców, czy pod kątem tych starszych drzew też patrzę, żeby po prostu znać stan tych, które mogłyby być pomnikami przyrody, tych, które są, tych, które warto zadbać i też często zgłaszam do odpowiednich organów potrzebę pielęgnacji, czasem też wycinki takich drzew. No, ten temat jest mi znany, powiedzmy, bardzo dokładnie tu w Radomsku. Tu się zastanawiam teraz, bo rozmawiamy o tych kasztanowcach i teraz tak sobie wyobrażam, że piękne chyba dwa kasztanowce stoją przy klasztorze ojca Franciszkana w Radomsku. Tak, to są jedne z najstarszych w Radomsku. A ich jaki jest stan? Czy ktoś myśli o tym, żeby to sprawdzić? Dobry, no, że sprawdzałem to akustycznie, młoteczkiem, że te pnie są w porządku. Te korony też są takie zredukowane, one nie tworzą wielkiego efektu żagla podczas podmuchów, także raczej bezpieczne, ale rosną w ciężkich warunkach zabudowy kostki brukowej, także to jest dla nich takie, one bardzo powoli zresztą przyrastają, bo one są z początku, druga dekada, to 1913-1915, takie roczniki. To są takie roczniki tych drzew? Tak. Co zamierzacie przeprowadzić w tym projekcie badawczym Drzewa Miejskie? Czy chcecie ingerować, namawiać, nie wiem, do nasadzeń, czy chcecie nauczyć jakiejś mądrej polityki ochrony środowiska? Tak, to jest jeden z celów. Generalnie chodzi o wypracowanie takich metod utrzymania drzew rosnących w trudnych warunkach miejskich, czyli tych przy drogach. Głównie i tych, które są masakrowane w związku z liniami energetycznymi, jak te korony prowadzić tak, żeby drzewa były bezpieczne, żyły jak najdłużej, jednocześnie, żeby wymagały jak najmniejszych nakładów finansowych ze strony gminy, tu akurat z Urzędem Miasta najwięcej współpracujemy przy drzewach, tych ulica Nowa, tam na Kowalowcu, też parki należące. No chyba od ulicy Nowej zaczynacie ten projekt, czy już to się zaczął? No już jesteśmy po przeglądzie i na etapie wstępu do inwentaryzacji. To jaki jest stan tych drzew? Generalnie to są drzewa, które tam powinny zostać. Mogą rosnąć jeszcze przez wiele dziesięcioleci, tylko trzeba będzie po prostu te korony monitorować pod tym względem, żeby nic się tam nie odłamało, żeby nie wchodziło w linię. No, te korony nadać im taki kształt, powiedzmy, samoobsługowy, bezobsługowy. Czyli chcecie doprowadzić do takiej inwentaryzacji, jeżeli chodzi o drzewa w Radomsku? To jest wielkie hasło, inwentaryzacja wszystkich drzew w Radomsku. Na pewno pobieżnie tak, nie pobieżnie, ale częściowo byśmy chcieli to zrobić. Wszystkich drzew prawdopodobnie się nie uda, nawet ze względu na to, że, tak jak mówiłem, no to drzewa w Radomsku należą do różnych instancji. To musiałaby być wielka akcja zakrojona na starostwo, krajówki, miasto i tak dalej. Natomiast ja teraz jako laik zapytam, bo ktoś mówi, ktoś może jechać ulicą, widzi ogromne drzewo, które stoi niesamowicie wysokie, mówi, przecież to wystarczy tylko przyjechać, ściąć od góry, od wierzchołka 5-6 metrów, już wtedy jest bezpiecznie. Czy to jest takie? Zawsze. Czy to jest taka logiczna pielęgnacja, czy nieraz pielęgnacja? Nie, to jest zupełnie. Nie, to chodzi o to, żeby podejść do drzewa indywidualnie. Podejdziesz do drzewa, widzisz, jakie ma potrzeby. Jeśli masz tomograf, jeśli zbadasz sobie je nawet świdrem, to zobaczysz, co jest w środku. Znając stan pnia, można dobrać zakres redukcji tej korony. Czyli może być tak, że mam 30-metrowe drzewo, które nie wymaga w ogóle redukcji, bo ma zdrowy pień, może sobie stać. A może być i 8-metrowe, i szerokie, i widać, że stare, o potężnym pniu, który ma pień tak rozłożony przez grzyby w tak złym stanie, że na już stanowi zagrożenie i no, może jedyną opcją jest wycinka albo jakaś masakryczna korekta korony. Także wszystko to zależy od indywidualnego rozpatrzenia przypadku. Czyli co by pan powiedział temu anonimowemu trucicielowi, który zniszczył ten, bo to jest jakie drzewo? To jest żywotnik zachodni. Właśnie. I tym wszystkim, którzy myślą, żeby po prostu, nie wiem, podlać, bo chyba tam jakiś był otwór wiercony, wlewane coś. Tak, to trzy otwory, do których wlano substancję toksyczną, czyli standard. Tak, to się zawsze odbywa w przypadku tych zatrutych drzew. Co ja bym powiedział, chyba nie chciałbym rozmawiać w ogóle z takim człowiekiem. To znaczy nie, może zaapelować w tym momencie, że zamiast coś takiego robić, może lepiej wykonać do pana telefon, do zarządcy, może w tym momencie można zaradzić coś temu. Tak, no i wiele ludzi wykonuje telefony i konsultuje. Przecież nie jesteśmy obojętni na to, co ludzie potrzebują, ile drzew zostało skorygowanych pod tym kątem, żeby nawet nie brudziły tak na groby. Ten cmentarz stary jest w tym momencie po pielęgnacji, my tak tyle skarg nie odbieramy już na te drzewa. One są przystosowane do tych warunków, w których rosną i tam wszystko jakoś funkcjonuje.
Także tak, no my jesteśmy w kontakcie z ludźmi, którzy chcą kontaktu, no ale jeśli ktoś się wyłamuje i na własną rękę sobie truje drzewo, no to musi się liczyć po prostu z konsekwencjami takimi jak kara finansowa. Prokuratura będzie sobie dochodzić. A co by pan poradził tym wszystkim, którzy chcą, którzy mają zamiar posadzić teraz na swoich działkach drzewa? Jakie najlepiej sadzić drzewa, które nie wymagają, no każde drzewo wymaga pielęgnacji, ale które jest najbardziej bezpieczne, które może rosnąć do 40-50 metrów, żeby nie obawiać, że zwali się na drogę, na linię energetyczną czy na dom? Powiedziałbym, że każde drzewo odpowiednio utrzymywane jest bezpieczne. No jeśli chcesz sadzić takie drzewa, z którymi by przez całe życie nic nie robić, no, graby są na przykład bardzo bezpieczne. Rosną wolno, ale mają takie drewno, które się nie łamie. Proszę, można spróbować z grabami. Oczywiście ja bym chciał powiedzieć, że te najszybciej rosnące, a no wiadomo, że przy tych jest więcej pracy. Topole, wierzby i tak dalej, no ale one dają szybki efekt, dają dobre walory środowiskowe, natomiast wymagają jakiejś tam no, monitoringu ich stanu przynajmniej, ewentualnie prowadzenia tych koron tak, żeby były bezpieczne. Natomiast no, no nie chciałbym iść w to, że tylko sadzić te najbezpieczniejsze, czyli graby i wolno rosnące, bo to nie tak, bo tu trzeba zrobić szybką masę zieleni w warunkach takich, gdzie jest zasmogowanie, tak w Radomsku na przykład potrzebne są też silnie rosnące drzewa, niestety czasem kruche o tych potężnych liściach, które tworzą żagiel, ale które dają efekty środowiskowe bardzo wymierne i na już. Cenne to były informacje. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy nas z uwagą dzisiaj słuchali tej rozmowy, mogą dobre sobie wnioski wyciągnąć. Dziękuję bardzo panu za przybycie, za rozmowę. Ernest Rudnicki, dendrolog, był dzisiaj gościem portalu Radomsko24. Ja serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne nasze spotkania. Poniedziałek, środa, piątek, 19:45. Do usłyszenia i do zobaczenia.